Przyszło nam żyć w dziwnych czasach, w czasach, gdzie dużo rzeczy jest nam próbowane wmówić, gdzie cała otaczająca rzeczywistość czasami wydaje się działać przeciwko nam, gdzie nie wiemy, jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień. Dlatego ważne jest, aby tworzyć małe przestrzenie życzliwości i dobra, by móc sobie poradzić z wielkimi przestrzeniami zła. I taką małą przestrzenią życzliwości i dobra jest właśnie matematyka, która jest niezmienna od lat. Chwyćmy się matematyki i działajmy. Lecimy szczołóweczką i do przodu! Zadanie pierwsze, mamy policzyć zaokrąglenie takiej liczby. No to liczymy. Wiemy, że możemy sobie wrzucić pod jeden pierwiastek, zgodnie z zasadami działań na pierwiastkach. Od razu sobie zamieńmy na ułamki niewłaściwe. 5 razy 1 jest 5, plus 4 jest 9 piątych. Podzielić na 25 trzecich. To się równa. Teraz, jak dzielimy przez ułamek, to mnożymy przez jego odwrotność. 9 podzielić na 5 razy 3, 25. No i mnożymy. 9 razy 3 jest 27, 5 razy 25 jest 125. Zostaje nam tylko teraz pierwiastkować. Pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3, a pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to jest 5. Czyli to wynosi inaczej 0,6 w zaokrągleniu do całości wynosi 1. Zatem mamy odpowiedź A. Kolejne zadanie zamknięte. Liczba ta tutaj przedstawiona jest równa. I mamy policzyć, ile ona jest równa. No to liczymy. 3 plus pierwiastek z 3 nad pierwiastek z 3 do kwadratu. To się równa. U góry wykonamy sobie ze wzoru stosownego mnożenia. Policzymy sobie licznik, czyli mamy 9 dodać 6 pierwiastków z 3 dodać 3, a w mianowniku zostanie nam trójka. OK, no to liczymy. 9 plus 3 jest 12 plus 6 pierwiastków z 3 nad 3. I co tu jeszcze możemy zrobić? U góry wyciągnąć przed nawias szóstkę. Czyli zostanie nam 2 dodać pierwiastek z 3 nad 3. No i teraz sobie skracamy trójkę z szóstką. Zostanie nam dwójka, czyli mamy 2 plus pierwiastek z 3. I teraz patrzymy, która to jest odpowiedź. To jest odpowiedź D, ponieważ po przemnożeniu przez nawias tutaj jeszcze mamy 4 plus 2 pierwiastki z 3, czyli to jest właśnie nasza odpowiedź D. Mamy tutaj policzyć, dla jakiego m zachodzi taka równość. No to mnożymy sobie na krzyż. M razy 5. M razy 5 to się równa 5 minus pierwiastek z 5 razy 5 dodać pierwiastek z 5. Proponuję zawsze sobie mnożyć górną lewą stronę razy dolną prawą stronę. To się równa, tamto po lewej stronie i po prawej stronie dolna lewa strona razy górna prawa strona. Dlaczego? Dlatego, że w nierównościach potem, żeby nam doszło taki nawyk, tutaj w równaniach oczywiście to jest obojętne i dowolne, bo jedna strona równania, jak się równa drugiej stronie równania, to nieważne, czy ona jest po lewej, czy po prawej i na odwrót. Ale w równaniach to jest, w nierównościach to jest istotne, ponieważ tam nie będziemy musieli zmieniać wtedy znaku nierówności, tylko jak będziemy sobie mnożyli licznik z lewej strony nierówności
Najpierw licznik, potem mianownik z prawej strony nierówności. Wtedy będziemy sobie to zapisywali po lewej stronie i znaku nierówności nie będziemy musieli zmieniać. Ale wróćmy do naszego równania. Mamy 5m. Tutaj możemy zauważyć, że to jest wzór złożonego mnożenia a odjąć b razy a dodać b, czyli mamy 25 odjąć 5. Zatem 5m to się równa 20 podzielić obustronnie na 5. M to się równa 4. Mamy taką odpowiedź? Mamy. I to jest odpowiedź B. Czyli rozwiązaniem tego zadania jest odpowiedź B. M równa 4. Kolejne zadanie. Liczba 3 do potęgi 8 trzecich razy pierwiastek trzeciego stopnia z 9 do kwadratu jest równa. No to liczymy. 3 do potęgi 8 trzecich sobie na razie przepiszmy. Razy 9 do potęgi 2 trzecich to się równa 3 do potęgi 8 trzecich razy 9 to jest inaczej 3 do kwadratu, czyli zapisujemy i do potęgi 2 trzecich to się równa 3 do potęgi 8 trzecich razy 3 do potęgi 4 trzecie. Mamy te same podstawy, inne wykładniki. Tak więc możemy sobie dodać wykładniki, czyli mamy 3 do potęgi 8 trzecich dodać 4 trzecie, zatem to jest 3 do potęgi 12 trzecich, a więc 3 do potęgi czwartej. I to jest nasza odpowiedź. Mamy taką odpowiedź, to jest C, więc oznaczamy odpowiedź C. Zadanie piąte, mamy wskazać równość prawdziwą. OK, no to idźmy sobie za koleją. I będziemy sprawdzać, czy się wszystko zgadza. Podpunkt A. Czy minus 256 do kwadratu, tutaj mamy samą tą liczbę bez minusa, czy jest równa z minusem? Oczywiście to nie będzie się równało. Dlaczego? Dlatego, że tutaj minus, jak poniesiemy do kwadratu, da nam plus, a tu dalej zostanie liczba ujemna. Podpunkt B. 256 do trzeciej. Po lewej stronie mamy wartość dodatnią, a po prawej stronie, jak sobie podniesiemy do potęgi trzeciej minus tutaj, czyli będziemy mieli minus razy minus razy minus, co do wartości będą się zgadzały, ale po prawej stronie będzie wartość ujemna, czyli też odpada. OK, czyli odpowiedź A odpada, odpowiedź B odpada. Czy odpowiedź C jest poprawna? Po lewej stronie mamy minus 256 do kwadratu, czyli pierwiastek z 256, czyli po lewej stronie jest wartość dodatnia, a po prawej stronie jest wartość ujemna, czyli też odpowiedź C nam odpada. No i tak naprawdę nam został ostatni przypadek, więc on już musi być poprawny, ale sobie jeszcze sprawdźmy. Pierwiastek trzeciego stopnia z liczby ujemnej też będzie ujemny, czyli tu też mamy wartość ujemną, a tutaj pierwiastek trzeciego stopnia będzie dodatni, ale mamy też minus przed nawiasem, czyli okazuje się, że to będzie wartość poprawna. Co do wartości 256 pierwiastek trzeciego stopnia z 256 się zgadzają, minusy się zgadzają, więc wszystko jest OK. Czyli odpowiedź prawna to odpowiedź D. OK, kolejne zadanie. Jakim procentem liczby 6 jest 30% liczby 5? No to liczymy. Jakim procentem liczby 6 jest 30% liczby 5? Najpierw sobie policzmy 30% liczby 5, czyli 30% razy 5 to się równa 30, 300, czyli 30 razy 5. Możemy sobie skrócić przez 5. Tu będzie 1, tu będzie 2. Czyli to jest 3 drugie. OK, wiemy już, że 30% liczby 5 to 3 drugie. A teraz nas pytają, jakim procentem liczby 6 jest właśnie ta liczba. No to sobie liczymy. 3 drugie podzielić na 6 razy 100%. To się równa 3 drugie razy 1 szósta razy 100%. Skracamy sobie co możemy. Tutaj zostanie dwójka, czyli mamy 100% podzielić na 4. Zatem odpowiedź to 25%, czyli odpowiedź B. OK, zadanie siódme. Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym.
Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaka po upływie roku będzie można, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa. OK, no i mamy tutaj zaznaczyć, jaką kwotę możemy maksymalnie wypłacić po upływie roku. Co tu jest kluczowe w tym zadaniu? To, że lokata jest oprocentowana na 4% oraz to, że od każdych naliczonych odsetek odliczane jest 19%. W skali roku to wszystko się dzieje. Tak więc liczymy. Na początku wkładamy sobie do banku 1000 zł, a więc po upływie na pewno wybierzemy 1000 plus coś, tak? Bo po to jest lokata, żebyśmy wybrali sobie coś więcej. Tylko pytanie, ile my teraz wybierzemy? Wybierzemy sobie, wzrośnie nam o 4%, tak? Czyli nam wzrośnie 4% razy 1000 zł. OK, ale od tych 4% jeszcze jest odliczane 19%. Zatem wyciągniemy sobie z tego banku 81% z tych naliczonych odsetek. Nie całe 4% z 1000, tylko z tego 1000 odbierzemy sobie jeszcze troszkę mniej, czyli 81% z tego. OK, no to liczymy. 1000 plus 4% to jest 4 setne, 81% to jest 81 setnych razy 1000. Teraz musimy tak pokombinować, żeby wyciągnąć, żeby doprowadzić do możliwie najpodobniejszego układu zapisu, czyli wyciągamy sobie 1000 przed nawias, 1 dodać 4 setne razy 81 setnych. Patrzymy, czy mamy taką odpowiedź. Mamy taką odpowiedź, to jest odpowiedź C. Tutaj tylko zapisane jest na odwrót, ale to jest obojętne, bo mnożenie sobie możemy zapisać albo tak, wynik będzie taki sam. Czyli odpowiedź C jest poprawną odpowiedzią. OK, przejdźmy do zadań otwartych. Wykaż, że liczba pierwiastek z 2 odjąć pierwiastek z 6 w nawiasie do kwadratu plus 4 pierwiastki z 3 jest naturalna. OK, no to mamy zadanie na dowodzenie. Założeń jakichś większych tutaj nie mamy. Naszą tezą jest to, że pierwiastek z 2 odjąć pierwiastek z 6 do kwadratu plus 4 pierwiastki z 3 jest naturalna, czyli należy do zbioru liczb naturalnych. OK, no to sobie dowodzimy. Podnosimy sobie do kwadratu, czyli mamy a kwadrat, zatem mamy 2, odjąć 2 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 6, dodać 6, dodać 4 pierwiastki z 3. OK, idziemy dalej. 2 dodać 6 jest 8, odjąć 2 pierwiastki z 12, dodać 4 pierwiastki z 3. To się równa 8, odjąć 2. Pierwiastek z 12 możemy zapisać jako 4 razy 3, dodać 4 pierwiastki z 3. Zatem co tu możemy sobie spierwiastkować? Możemy sobie spierwiastkować 4. Będzie 2 pierwiastki z 3, dodać 4 pierwiastki z 3. Zatem 2 razy 2 to jest 4 pierwiastki z 3, minus 4 pierwiastki z 3, dodać 4 pierwiastki z 3 nam się wyzeruje, zostanie nam sama ósemka, która należy do zbioru liczb naturalnych. Zatem mamy koniec dowodu, bo to mieliśmy udowodnić, że ta liczba jest liczbą naturalną, a to pokazaliśmy, no bo ósemka jest liczbą naturalną. OK, kolejne zadanie. Trzy prostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 3 pierwiastki z 3 odjąć 1 i 3 plus pierwiastek z 3 i mamy obliczyć długość przeciwprostokątnej. OK, no to narysujemy sobie poglądowy trójkąt, trójkąt prostokątny oczywiście. Mamy długości jego przy prostokątnych 3 pierwiastki z 3 odjąć 1 i 3 plus pierwiastki z 3. Niech długość przeciwprostokątnej będzie wynosiła x. Zatem 3 pierwiastki z 3 odjąć 1 do kwadratu plus 3 plus pierwiastki z 3 do kwadratu równa się x kwadrat. W
wykorzystujemy twierdzenie Pitagorasa i teraz wzory słudzonego mnożenia. Czyli mamy 3 pierwiastki z 3 do kwadratu, odjąć 2 razy 3 pierwiastki z 3 razy 1, czyli mamy 6 pierwiastków z 3, dodać 1, plus 9, dodać 6 pierwiastków z 3, dodać 3, to się równa x kwadrat. Tutaj mamy 27, 6, minus 6 pierwiastków z 3 i 6 pierwiastków z 3 nam się wyzeruje, dodać 1, dodać 9 i dodać 3, to się równa x kwadrat. Tutaj suma tych wszystkich liczb wynosi 40, to się równa x kwadrat, zatem x równa się pierwiastek z 40 lub x to się równa minus pierwiastek z 40. Oczywiście tutaj musimy odrzucić to rozwiązanie, ponieważ jest ono sprzeczne z geometrią. Długość przeciwprostokątnej nie może być na minusie. Jeszcze możemy tutaj sobie spierwiastkować, co możemy. Czyli 40 rozpisujemy na 4 razy 10, zatem to będzie 2 pierwiastki z 10, czyli mamy odpowiedź, że długość przeciwprostokątnej tego trójkąta wynosi 2 pierwiastki z 10. Zadanie 10. Dany jest prostokąt o bokach A i B. No to sobie od razu narysujmy ten prostokąt o bokach A i B oraz prostokąt o bokach C i D. Długość boku C to 90% długości A, a długość D to 120% długości B. Czyli rysujemy sobie C. C będzie troszkę krótszy, natomiast D będzie dłuższy od B. OK, to są tylko rysunki poglądowe. Mamy ten odcinek będzie długością C, a ten odcinek będzie długością D. I zapisujemy sobie dane, że C to 90%, czyli 9 dziesiątych A, natomiast D to 120, czyli 12 dziesiątych, 120%, czyli 120 setnych, czyli 12 dziesiątych długości B. OK, oblicz o ile procent pola prostokąta o bokach A i B, pole prostokąta o bokach A i B stanowi pole prostokąta o bokach C i D. No to OK, to musimy sobie na porządku policzyć. Najpierw pole, to niech będzie nasz pierwszy prostokąt, to niech będzie nasz drugi prostokąt. No to liczymy pole pierwszego prostokąta. Jak liczymy pole prostokąta? A razy B. Zatem mamy AB. Pole pierwszego prostokąta to jest koniec. Pole drugiego prostokąta to jest C razy D. Zatem pod C podstawiamy 90 A, pod D 12 B. No to liczymy 90 A razy 12 B. Zatem mamy 9 razy 12 jest 108 setnych A razy B. OK, i teraz mamy pytanie. Oblicz ile procent pola prostokąta o bokach A i B stanowi pole prostokąta o bokach C i D. No to mnożymy, dzielimy pole drugiego prostokąta przez pole pierwszego prostokąta razy 100%. A więc pole drugiego wynosi 108 setnych A razy B przez A razy B. A razy B nam się skróci. Oczywiście mamy jeszcze raz 100%. 100 nam się skróci z tym 100, a zatem odpowiedzią naszą będzie 108%. Zadanie 11. Uzasadnij, że jeśli liczba całkowita nie dzieli się przez 3, to jej kwadrat przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1. To zadanie możemy robić na różne sposoby. Ja tutaj przedstawię metodę tak zwanych kongruencji. O co chodzi? Zapisujemy sobie resztę z dzielenia danej liczby przez daną liczbę. OK, wiemy, że liczba jakaś całkowita, niech będzie liczba całkowita x, nie dzieli się przez 3. To znaczy, że przy dzieleniu przez 3 daje resztę albo 1, albo 2. Bo jakby dawało resztę 0, no to by się dzieliło przez 3. Jakby dawało resztę 3, to też by się dzieliło przez 3. I tak dalej, i tak dalej. Nie może dawać reszty 4, bo jak daje resztę 4, to znaczy, że jeszcze jedna trójka się mieści w tej liczbie, więc tak naprawdę daje resztę 1. I to jest
tak zapisujemy modulo 3, czyli dzielimy przez 3. OK, czyli reszta dzielenia liczby całkowitej przez 3 daje nam albo 1, albo 2. Zgodnie z zasadami działania na kongruencjach możemy sobie podnieść do kwadratu obustronnie kongruencję, czyli mamy x kwadrat i podnosząc jedynkę do kwadratu jest 1, podnosząc dwójkę do kwadratu jest 4, modulo 3. OK. Podniosąc dwójkę do kwadratu otrzymaliśmy 4, czyli tak naprawdę nam przeskoczyło. W czwórce mieści się jeszcze jedna trójka, zatem x kwadrat zostaje tak naprawdę nam tylko jedynka, bo czwórka, w czwórce trójka się jeszcze zmieści raz, zatem resztę z dzielenia liczby całkowitej do kwadratu, gdzie wcześniej ona nie była podzielna przez 3, kwadrat zawsze nam daje tylko liczbę, daje nam resztę 1 przy dzieleniu przez 3. OK. No i tak naprawdę to już jest koniec zadania, bo my to uzasadniliśmy. Mieliśmy to uzasadnić, zapisaliśmy sobie pierwszą kongruencję, podnieśliśmy sobie do kwadratu i pokazaliśmy tym sposobem, że x kwadrat tylko daje nam jedynkę przy dzieleniu przez 3. No i to jest koniec naszego dowodu, co było do okazania. OK, i ostatnie zadanie. Wykaż, że jeśli a jest większe od 0, to mamy do czynienia z taką nierównością. Ta nierówność jest prawdziwa dla każdych a dodatnich. OK, no to zapisujemy sobie założenia. Są takie, że a jest większe od 0 i tylko tyle. I nasza teza brzmi tak, jak właśnie ta nierówność, czyli a kwadrat dodać 1 przez a dodać 1 jest większe bądź równe a dodać 1 przez 2. Tej tezie najlepiej zaprzeczyć i spróbować rozwiązać zadanie metodą dowodu nie wprost. OK, czyli zaprzeczamy tezie a kwadrat dodać 1 przez a dodać 1 jest mniejsze od a dodać 1 drugich. No i to jak wspominałem, którymś z pierwszych zadań. Mnożymy na krzyż, możemy mnożyć na krzyż. Wiemy, że tutaj z dziedziny nam nic nie wypada, bo a jest większe od 0, więc tu zawsze, co nie wstawimy za a dodatnie, będzie zawsze, nigdy nie uzyskamy liczby 0, tak? Czyli nam mianownik nigdy się nie zeruje, bo przez 0 mnożyć nigdy nie możemy. OK, no to teraz mnożymy sobie na krzyż. Czyli mamy 2a kwadrat dodać 1. I tak jak mówiłem, tutaj nie zmieniamy wtedy znaku. Jak sobie mnożymy górną lewą stronę razy dolną prawą stronę, mniejsze. I teraz a plus 1 okazuje się, że jest do kwadratu. No to OK, no to sobie liczymy. 2a kwadrat dodać 2 jest mniejsze od a kwadrat dodać 2a dodać 1. Wszystko sobie przenosimy na jedną stronę. 2a kwadrat odjąć a kwadrat zostaje nam a kwadrat. Odjąć 2a i 2 odjąć 1 jest na plusie 1, mniejsze od 0. Zauważamy, że lewa strona zwinie nam się w nawias. A odjąć 1 w nawiasie do kwadratu jest mniejsze od 0. No i teraz pytanie, czy to może być prawdą? Ano nie może być prawdą, bo żaden kwadrat nie może być liczbą ujemną. Zawsze jest większy bądź równy od 0. Zatem mamy tutaj sprzeczność. Doszliśmy do sprzeczności. Zatem nasza teza jest prawdziwa, co kończy dowód. I na koniec zapraszam do rozwiązania zadania domowego. Wiedząc, że 1 przez a plus a równa się 14, mamy obliczyć wartość wyrażenia 1 nad pierwiastek z a plus pierwiastek z a. Puk, puk, to znowu ja. Wiem, że mam przykro, że teraz już nie widzieliście mojej twarzy przez cały odcinek, dlatego postanowiłem znowu się pokazać i chciałem przypomnieć. Pamiętajmy o tym, że musimy tworzyć małe przestrzenie życzliwości i dobra, żeby móc sobie łatwiej poradzić z wielkimi przestrzeniami zła. Jeśli o tym będziemy pamiętać, gwarantowane życie pełne sukcesu. Do zobaczenia w następnym odcinku.